Co wydarzyło się w 5. odcinku Rolnik szuka żony? Pierwsze czułości, kolejna tajemnica i zaskakujący prezent. W 5. odcinku programu Rolnik szuka żony emocje rosną, a kandydaci angażują się w codzienną pracę na gospodarstwach. Wiktoria, Sebastian, Agata, Rafał i Marcin lepiej poznają wybrane osoby i zaczynać wskazywać faworytów lub mówić o pierwszych wyjazdach. Czy romantyczne gesty, jak buziaki czy trzymanie się za ręce, zbliżą uczestników do siebie, czy też przyspieszą rozstania? W 5. odcinku programu Rolnik szuka żony emocje wśród uczestników sięgają zenitu, a kandydaci intensywnie pracują w gospodarstwach. Rolnicy zaczynają podejmować kluczowe decyzje dotyczące ich nowych relacji. Kandydatka Rafała skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Rafał zdecydował się obudzić swoje kandydatki o 5 rano, podkładając im pod nosy bukiety lawendy. Choć większość przyjęła to z humorem, Magda była wyraźnie zakłopotana i zakrywała się bluzą. Później przeprosiła Rafała za swoje zachowanie, jednak mężczyzna uznał, że nie podoba mu się, iż kobieta zbyt często go przeprasza. Wspólnie z Dominiką przygotował kanapki dla wszystkich, a Magda zeszła na śniadanie jako ostatnia. Kandydatki Rafała zajęły się plewieniem w tunelach. Sam rolnik przyznał, że nie miałby nic przeciwko, gdyby jego partnerka chciała zajmować się czymś innym niż praca w gospodarstwie. Później uczył kobiety podwiązywania papryki, co okazało się wymagającym zadaniem. Magda stwierdziła, że czuje się zawstydzona w towarzystwie Rafała. W ich rozmowie pojawił się temat kolejnej tajemnicy, której Magda nie chciała ujawniać przed kamerami. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała powiedzieć, ale to nie jest temat przy kamerach. Dla mnie to jest taka rzecz, którą bardzo cenię i chronię. To jest bardzo intymna sprawa. Uważam, że to nie jest straszne, powiedziała Magda. Kobieta pragnie, by rolnik poznał ją, nie myśląc o jej przyszłości. Na zakończenie dnia Rafał zorganizował posiłek na kocu. Podczas wypowiedzi do kamery stwierdził, że zbliża się moment, w którym będzie musiał podjąć decyzję. Marcin z Rolnik szuka żony zorganizował fitness w sadzie. Czy dni Roxany w jego gospodarstwie są policzone? Marcin zabrał swoje kandydatki na fitness do sadu, gdzie miały za zadanie zbierać jabłka z ziemi. Trzeba się pogimnastykować, przysiady, podpory. Można stosować różne chwyty, aby tylko było pozbierane i było pod drzewami czysto, skomentował Marcin. Roxana zadawała wiele pytań i, jak zwykle, przejmowała inicjatywę. Podczas zbierania jabłek kobieta poprosiła Marcina, by przyrównał każdą z kandydatek do innej odmiany jabłek. Ta odmiana jest jak Ania. Trzeba ją powoli poznawać, tak samo jak te jabłuszka się powoli zrywa, kilka razy, na kilka etapów. Tak samo Anię myślę, że trzeba powoli rozgryzać. Ty, wskazał na Roxanę, przyp.red, to jesteś jak gala. Szybko się zrywa, szybko się poznaje. Twarda, dziewczyna też twarda, pewna siebie, powiedział Marcin. Wszędzie tego jabłka jest pełno, na całym świecie, tak samo Roxana, dodał Marcin przed kamerami. Magda Empire, bardzo taki intensywny czerwno-fioletowy rumieniec. Można zrywać naraz. Bardzo ładnie się uśmiecha, jak Magda, stwierdził rolnik. Marcin zorganizował też sortowanie jabłek, podczas którego Magda pozytywnie go zaskoczyła swoją szybkością i umiejętnością obsługi napinacza do bandowania. Kolejnym wyzwaniem dla kandydatek był rozładunek nawozów.